właściwie pierwsza w ogóle spotkanie z publicznością, spotkanie z tak życzliwą publicznością, taka próba generalna. Ale pozwólcie, że zaproszę na scenę reżysera tego spektaklu, pana Stefana Friedmana. Proszę. Przede wszystkim chciałbym Państwa przeprosić za to. Ale naprawdę bardzo się napracowaliśmy wszyscy. I chciałem podziękować wszystkim, którzy współpracowali z nami, którzy tworzyli to przedstawienie. Przede wszystkim też chciałbym podziękować tym odważnym kolegom, którzy przyszli nas oglądać, a którzy mają grać w tej sztuce. Dziękuję Wam bardzo. Ale jestem dumny z nich, z moich kolegów, o tym, ale uważam, że praca reżysera jest dużo ważniejsza, odpowiedzialniejsza, to ja powiem taką historię. W parze siedzi dwóch aktorów, piją alkohol, wypili ćwiartkę, jeden do drugiego mówi: słuchaj, a teraz to byś zagrał Hamleta? No zagrałbym, to poproszę jeszcze ćwiartkę. Wypili ćwiartkę, no to powiedz, a teraz to byś zagrałbym Hamleta? Zagrałbym. Proszę jeszcze pół litra. Wypili tam. A powiedz, a teraz zagrałbym Hamleta? Nie, teraz to najwyżej mógłbym wyreżyserować.